Nie rozumiem. Pitagoras jest super, ale powróćmy może do lekcji, prawda? Która była. No, fajnie było, nie? No, ogólnie to pani nam tłumaczyła, że gadaliśmy ogólnie o takich pozytywnych i negatywnych stronach Facebooka, nie? No. Często się takie spotykam z takimi wulgarnymi treściami. Jak... Wiesz co, szkoda, że tak negatywnie, nie? No. Szkoda też Facebooku, no. No to do czego innego posłużyć? Ogólnie świat musi stać taki bardziej lepszy. Fajnie było. To muszę być, zorganizujmy jakąś akcję, coś, żeby tak jakąś całą szkołę to zaangażować. No, fajnie. Tak, no nie wiem, na przykład na jakieś pozytywne wpisy, żeby dodawali. Tak, żeby, no właśnie, żeby nie było tego zła w tym, nie? No. Fajnie by było. Może ludziom się to spodoba i będą bardziej na to zwracać uwagę. No właśnie. Nasz eksperyment. To by może coś zmienił w tym ich życiu. Musimy się. No, fajnie było. No. Coś Kasia może by jeszcze? Na pewno jeszcze dużo osób się w to zaangażuje. No i pewnie wszyscy ludzie się jakoś w to zaangażują, nie? No bo jednak Facebook to... To dużo jest teraz osób, nie? No. Większość ma. Tak. Teraz fajnie na tym fejsie, nie? Tak radośnie. Chciałby coś powiedzieć. No bez to są świetne. No. Ale trudno było znaleźć jakieś takie naprawdę pozytywne. Więcej kolega jest właśnie to właśnie jest mało i optymistyczne. Ale teraz nowe pokolenie. No. Dobrze, ale... Pokażemy, że można być pozytywnym, tak, że chce nam się żyć. Super. A czy właśnie, słuchajcie, czy teraz jak już ta akcja się skończyła, to już przestaniecie wstawiać takie pozytywne treści, czy to tak trochę będzie trwało nadal? Będzie trwało nadal, będzie trwało nadal. Bo staramy się, że oświeć jest ważne. Najważniejsze. Tak jest. Bądźmy delikatni i śmiali. Jak nie tam. Żebyśmy swoją pozytywną energią zarażali innych. O, jeszcze raz. Żebyśmy swoją pozytywną energią zarażali innych. I dzięki nam. Żeby dzięki nam świat się uśmiechnął cały. Super.